Mam całe zmarznięte ręce i jest mi zimno, ale jestem dobrze ubrany i odżywiony. A w tamtym czasie, w zwykłym pasiaku, na zupie z brukwi i z pokrzyw, może przy dobrym szczęściu, z kawałkiem chleba w kieszeni, trzeba było taki marsz przeżyć. W zawiei, śnieg z deszczem, maszerować kilkanaście kilometrów. W roku 2010 w tym miejscu odbyła się jedna z największych uroczystości gminy Walim od 1945 roku, od ukończenia II wojny światowej. Bardzo ważna dla tego miejsca. Otóż w 65. rocznicę ukończenia tej właśnie II wojny odbyło się tu nabożeństwo ekumeniczne. Był ksiądz katolicki, prawosławny pop i ewangelicki pastor. Na następny dzień rabin również odbył nabożeństwo przy kompleksie Włodarz. Te dwa krzyże, które tutaj zostały, są właśnie symbolem tego, co się wydarzyło tutaj sprzed 13 lat. I pamiętam, jak Waldemar Pyter, ewangelicki pastor, powiedział: krzyż mamy wspólny, nigdy nie powinien nas dzielić, powinien nas łączyć. I wtedy poznałem również niezwykłą postać. Nie tylko ją, wielu innych. Ostatnich żyjących więźniów z Gursowich i z filii obozu koncentracyjnego Rozrodzeń. Ale najwybitniejszym z nich dla mnie był Edmund Szenkowski, bo był to ostatni żyjący polski więzień Arbeitslager Riese Wolfsberg. I dzisiaj o tych ludziach, a szczególnie o tym, kiedy zostali stąd ewakuowani marszem śmierci w kierunku czeskich Sudetów. Zaczynamy. W lutym 1945 roku oddziały Armii Czerwonej wkroczyły na Dolny Śląsk. Według oczywiście rozkazów arcyzbrodniarza Heinricha Himmlera żaden żywy więzień obozów koncentracyjnych oraz jego filii nie może dostać się w ręce sowieckie. Następują marsze ewakuacyjne z obozów i z jego filii, takie jakie właśnie tu były w Górach Sowich z Arbeitslager Riese. Więźniowie nie są przygotowani do takich marszów. Nie mają ciepłych ubrań, żywności, są wykończeni pracą i wygłodniali. Ale SS-mani są bezwzględni. Ustawiają ich właśnie w piątki i następuje wymarsz do innych obozów w głąb Rzeszy albo też na stronę czeską. Jest bałagan, totalny chaos. Więźniowie wspominają, że słyszą z oddali artylerię sowiecką. Wiedzą, że czas niemiecki się kończy. Ale jeszcze nie w tym momencie, kiedy idą. Zima jest niezwykle mroźna. Ja dzisiaj, w marcu 2023 roku, stoję tu w lesie i kręcimy dla Was odcinek. Mam całe zmarznięte ręce i jest mi zimno, ale jestem dobrze ubrany i odżywiony. A w tamtym czasie, w zwykłym pasiaku, na zupie z brukwi i z pokrzyw, może przy dobrym szczęściu, z kawałkiem chleba w kieszeni, trzeba było taki marsz przeżyć. W zawiei, śnieg z deszczem, maszerować kilkanaście kilometrów. Te marsze nazywano marszami śmierci. Nawet mówiono o nich, że są to marsze żywych trupów. Thank you.
Były więzień obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Grozen. Ksiądz Klinicki opowiadał. Wyszliśmy w kierunku stacji kolejowej. Chłód był przenikliwy. Przenikał przez skórę do kości. Dosłownie paraliżował człowieka, ledwo się szło. Ale miejscowości były puste. Tak jakby Niemców, którzy tam mieszkali, ewakuowano. Co najdziwniejsze, wcześniej, kiedy przechodziliśmy przez niemieckie miasteczko, wybiegały do nas niemieckie dzieci. Dzieci, które wrzeszczały dosłownie Polnische Banditen, Polnische Banditen, Jude i brały kamienie w rękę i w nas rzucały. Jak był marsz ewakuacji, SS-mani szli posępni. Mieli miny zwieszone. Wiedzieli, że grozi im niebezpieczeństwo. Wiedzieli, że jeżeli wpadną w ręce Rosjan, to w torturach zostaną wykończeni. I tak wymaszerowaliśmy w kierunku Czeskiej Republiki. Więźniowie maszerujący przez małe niemieckie miasteczka, dolnośląskie niemieckie miasteczka, chcieli się zorientować, gdzie są, w jakim rejonie geograficznym, w którym kierunku są prowadzeni. I czy takie kolumny więźniów widzieli również Niemcy, którzy w tych miasteczkach mieszkali? Günter Böhm, ostatni potomek żyjący właścicieli pałacu Jedlinka, zapisał w swojej kronice, że był świadkiem takiego przemarszu. Otóż w jego miasteczku, dzisiaj Mieroszów, byli praktykantami Volksbanku, czyli w takim narodowym banku niemieckim, i pewnego właśnie dnia, w marcu, gdzieś po południu, usłyszeli stukot, ale stukot potężny, no setek butów na kostce brukowej. To więźniowie drewniakami maszerowali w kolumnach po 5, po 10. SS-mani obok ich eskortowali. Na początku więźniowie ci silniejsi, ale potem kierownik banku Oskar zawołał ich na taki mały balkonik, aby z góry mogli obserwować to, co się dzieje. Nigdy wcześniej tego nie widział. Przerażający widok był na końcu kolumny, kiedy już ledwo co, ci ludzie po prostu pełzali, a nie szli. I zobaczył coś, czego nigdy nie widział. Mówi, że był tak przerażony. Ten widok napawał go lękiem jeszcze przez długie lata po wojnie. Dopiero później dowiedział się od swojego przyjaciela Hansa, że SS-mani kazali temu Hansowi, on był rolnikiem, wziąć furmankę i jechać za kolumną. I tych, których zabito, bo nie mieli siły iść, albo, jak SS-mani twierdzili, próbowali ucieczki, musiał te trupy ładować na furmankę i potem zawozić je do wykopanego rowu, posypywać wapnem i zasypywać. Także Niemcy, którzy mieszkali tu na Dolnym Śląsku, widzieli zagładę i widzieli bestialstwo III Rzeszy. I to są takie świadectwa. Przy takich marszach, w takiej pogodzie dochodziło do dramatycznych scen. Miejscowość Kostomłoty, dzisiaj gmina Kostomłody, miejscowość Wichrów. Tam kolumna więźniów doszła, utknęła na kilka dni, była wykończona. SS-mani nie wiedzieli, co robić, byli rozproszeni. Panował potężny rozgardiarz. Kilku więźniów zaczęło uciekać, zaczęli się rozbiegać. SS-mani przed tym, jak złapali uciekinierów, to wykopali potężny dół. Potem był apel, wszystkich więźniów z kolumny ustawiono, a w środku uciekinierów. Otwarto stodołę na rozcież i pokazał się na wylot taki ośnieżony, lekko sad. Powiedziano więźniom, że mogą uciekać i zaczęto polowanie.
a potem wszystkich złapano, rozstrzelano i wrzucono do tego dołu. I taką właśnie relację podaje pracownik naukowy, który zajmuje się Grozrozen, filiami i tym marszem ewakuacyjnym, Alfred Konieczny. Dochodziło jeszcze do innych rzeczy, do innych, bardziej dramatycznych sytuacji. Otóż kiedy więźniowie ewakuowani z Grozrozen docierają do miasteczka Środa Śląska, część więźniów SS-mani zabierają do rzeźni i urządzają tam rzeźnie w sposób taki, że zabijają ponad 90 z nich. Kto przerywa masakrę? Oficer Wehrmachtu, który jest dowódcą jednostki Wehrmachtu, która właśnie w tym miejscu, w mieście stacjonuje. Dlaczego przerywa? Bo się boi Rosjan i mówi do SS-manów, że są pomyleni, że stracili zmysły. Jak Rosjanie zobaczą to wszystko, to będą bezwzględni. On jak chce wpaść w ręce sowieckie, to chce przynajmniej przeżyć. Jeżeli zobaczą to, co zrobili SS-mani, to będzie po wszystkich. SS-mani przerywają całą akcję w rzeźni. Takie marsze nie tylko odbywały się pieszo, odbywały się też liniami kolejowymi. Ale nie w salonkach, ani wagonach pasażerskich, ale na przykład w odkrytych węglarkach. Były więzień Tadeusz Fedorowicz zeznawał, że w transporcie do Dachau jechano w odkrytych węglarkach. Więźniowie byli nieprzygotowani, jeżeli chodzi o ubiór, byli potwornie głodni. Podróż zajęła ponad 3 dni. Nie mieli wody, ani grama wody. Nie było jedzenia. Ludzie umierali jak much. Ale chęć przeżycia jest potworna. A głód potrafi z człowieka zrobić zwierzę, odebrać rozum. Ci silniejsi więźniowie zaczęli odgryzać uszy i nosy tym słabszym. Były przypadki, że wbijali się zębami i wypijali krew, aby przeżyć. To tak wyglądały ewakuacje niemieckich obozów koncentracyjnych przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Czasami ludzie musieli dokonać drastycznego wyboru. Pamiętam taką opowieść 3 przyjaciół, którzy ewakuowani w Marszu Śmierci obiecali sobie, że zawsze będą pomagać, że każdy z nich drugiego nie zostawi. I kiedy jeden z nich opadł sił i 2 ciągnęło go pod pachą, podszedł do nich SS-man i powiedział, że mają go zostawić. Odpowiedzieli, że to jest przyjaciel, żeby dał szansę iść, że oni go będą nieśli. On mówi nie. Albo on zostaje, albo zabijam was wszystkich 3. Przyjaciele zostawili tego w środku słabego, ze spuszczoną głową pomarszerowali dalej. I potem usłyszeli tylko głuchy strzał. Kiedy rabin odmówił modlitwę za zmarłych, był to 8 maja 2010 roku, 65. rocznica ukończenia II wojny światowej. Wtedy otwarto ten pomnik, który widzicie. Po lewej stronie skała gnejsowa, prekambryjski gnejs, ze sztolni, z tuneli, z Rize. A po mojej prawej stronie granic strzegomski, z kamieniołom w Grozrozen. Taki symbol. I ten pomnik otwierał nie kto inny jak Edmund Szenkowski, ostatni żyjący polski więzień Arbeitslager Rize, czyli obozu pracy Wolfsberg, włodarz w Górach Sowich. Ja tu stałem, to wszystko oglądałem, widziałem. Nawet robiłem zdjęcia. Pamiętam, jak Szenkowski powiedział, że to trzeba było przeżyć, trzeba było widzieć. To nie jest do opisania. Powiedział również, że to jest apel do was, drogie dzieci, abyście zapamiętywali, spisywali, bo pamięć musi być żywa, a on odchodzi. I wtedy było to dla mnie takie dalekie. A dzisiaj? Dzisiaj jest bliskie,
bo Edmund Szynkowski odszedł. Ja jestem świadkiem, który znał świadków. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Ogromnie Wam dziękuję za to, że wspieracie nasz kanał. Chciałbym też podziękować za wszystkie subskrypcje i zachęcić do tego, abyście wciąż subskrybowali nasz kanał. Dziękuję za każdy kciuk w górę i przypominam Wam o dzwoneczku, który znowu przypomni o naszych nowych odcinkach. Gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to najprościej zrobić to przez kontakt@historystory.pl. Do zobaczenia w kolejnych podróżach z przeszłością. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.